Pytam o to, bo cały czas wracam jednak do tych słów i tych decyzji w sferze symbolicznej, bo one pokazują i to, że Państwo wówczas współpracowali z ludźmi właśnie Armii Krajowej, z ludźmi, którzy walczyli z komuną bezpośrednio po II wojnie światowej, że to jest ciągłość, której elementem jest również to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, bo również po stronie, nazwijmy to, lewicowej pojawiają się ludzie, no z kolei w moim roczniku, w moim wieku, którzy powtarzają różne wersje tego hasła Armia Krajowa zapluty karzeł reakcji. No niestety rzeczywiście tak jest. Zresztą uważam, że ten problem, o którym pan poruszył, jest ważniejszy. On pokazuje, że to, co nazywamy mową nienawiści, zostało do Polski wprowadzone właśnie przez Sowietów i przez tych, którzy z Sowietami współpracowali. Ten plakat jest tego, że tak powiem, takim dobrym symbolem i dobrym przykładem. Chciałbym też wskazać, że kwestia ciągłości, o której pan mówi, miała taki bardzo szczególny charakter, bo to byli ludzie, tak jak pan Józef Wybicki, którzy symbolizowali walkę zbrojną o niepodległość. My poszukiwaliśmy drogi, która by nie wymagała walki zbrojnej i to przede wszystkim ze względu na różnicę sił, różnicę potencjałów. Było dla nas oczywiste, że walka zbrojna nie ma szans na skuteczną realizację celu niepodległościowego, więc poszukiwaliśmy alternatywy i w tym sensie współpraca z naszymi starszymi, tak powiem, tymi, którzy przed nami walczyli o niepodległość, była współpracą w sensie przede wszystkim wartości, a nie narzędzi, których używaliśmy do działania, bo narzędzia były zupełnie inne. Narzędzia odwoływały się nie tyle do doświadczeń konspiracyjnych i doświadczeń zbrojnych, ale do tworzenia działań masowych, publicznych, jawnych, które by wykorzystywały dojrzałość patriotyczną narodu, który odbudowany po dramacie II wojny światowej nabierał sił i miał świadomość, iż niepodległość jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju.